A jednak nie. Dobra, przeżyjemy to. Run away from insane father. Udało mi się tutaj nie wiem zrobić. Tak. Game over, dobra. Continue. Tam jest piła, tylko że ja nie mogę jej zdobyć. Dobra. Czyli jednak mogę. Mini chainsaw. Okej. Teraz. Aha, skończyła się energia, akurat. To jest... Gdzie jest doktor? Panienko! Maria, nie pozwól Ai uciec. Zaczekaj! No, tędy, dobra. Dobra, zapiszmy może grę w sumie, bo czemu nie? I tak spieprzamy, uciekamy, aha. Co teraz? Gdzie mogę się ukryć? To on rozwali od razu. Tutaj mogę się ukryć, no. Próbuj. Nic nie mamy do stracenia, nie? Panienko, gdzie jesteś? Gdzie poszła Aja? Przepraszam, nie widzę, gdzie ona jest. Nie znalazłam jej. Czy co? Przepraszam. Nie mogła odbiec daleko. Musimy poszukać gdzie indziej. Jesteś bezużyteczna. Oh, God damn it. Rusza się? Doktorze... Maria... Co mam zrobić? Jest tyle krwi? Czy tutaj jest coś, czego mogę użyć? Tutaj są jakieś medykamenty. Bandaże. Proszę. Może coś się uda chociaż, nie? To chyba pomoże trochę zatamować krwawienie. Panienko, dziękuję, że... tak się mną zajęłaś. Nic się nie stało, wszystko w porządku. Muszę być okropna w twoich oczach. Proszę, ja... To prawda. Wiem, jak się czujesz, panienko. Zabrałam ci kogoś ukochanego. Oczywiście, że mnie nienawidzisz, ale jesteś taka... cudna i... taka bezinteresowna. Maria... Możesz wstać? Panienko, wejdźmy stąd razem. Ale panienko, jestem taka jak ty, Maria. Myślałam, że nie mogę żyć bez ojca, ale to jak ojciec o nas myśli. Nie chcę być lalką. Nie chcę być z nim już dłużej. Ale ty i ja nie możemy żyć same, więc chodźmy razem. Nawet jeśli ojca nie będzie, myślę, że we dwójkę damy radę. Panienko. Będę ci towarzyszyć, panienko. Mhm. Maria! Przepraszam. Możesz mi użyczyć ramię? Dobrze. Pomóż Marii. W tą stronę mam iść? Chyba. Ojcze! Panienko, pospieszmy się. Maria! Panienko, nie martw się mną, uciekaj. Nie, uciekamy razem. Nie mogę iść dalej. Musisz uciec sama. Nie, jeśli będę sama, ja... Wszystko w porządku. Nie zostawię cię samej. Będę iść za tobą, na pewno. Uwierz mi. Maria! I
Ja pieprzę. Aja. On jest kuźwa jakiś niezrównoważony. Aja. Znalazłem cię. Ja pierdzielę. Ogr, może pomożesz, co? Co? Chodź z nami. Oh, fuck off. Dość tych gierek, Aja. Nie ruszaj się. Nie, puść mnie. Nie chcę cię zranić, Aja. To byłoby straszne. Nie, przestań, ojcze. Ale mogę zakryć ci nogę spódniczką? I powinno być wszystko okej? Okay? Kurde, nie zrozumiałem tego zdania, nieważne. Nie chcę. Chcę zostać z wami na zawsze. Kocham cię, ojcze. Więc proszę, przestań. Aja. Nie martw się. Ojciec i Aja już na zawsze będą razem. Spoczywaj w spokoju. Kocham cię. Ojcze! A ja... Ojcze! Kocham cię, a ja... Ojcze! Maria? Wow! Panienko! Maria! Jesteś ranna? Maria! Tata się nie rusza. Czy on umarł? Przepraszam, panienko. Nie została mi żadna inna opcja. Musiałam cię chronić. W porządku. Tak będzie lepiej. Prawda, mamo? Hej. Cieszę się, że udało mi się zdążyć. A? Panienko. Dziękuję za uratowanie nas. Nie musisz mi dziękować. Po prostu zrobiłem to, o co ona prosiła. Mówisz o mojej mamie? Tak jak mówię, przepraszam, że cię wystraszyłem. Nie chciałem cię zranić, uwierz mi. Rozumiem. Mama chciała mnie chronić. Dziękuję ci, mamo. Chcę ją znów zobaczyć. Ona też tego chciała. Ale nie sądzę, że chciała być widziana w takim stanie, jak jest teraz. To... Jakkolwiek by nie wyglądała, ja... W porządku. Zawsze będzie na ciebie patrzeć z tej drugiej strony. Nie bądź smutna. Jeżeli jesteś smutna, ona przez to jest smutna. Dobrze. Klątwa niedługo przestanie działać, więc to raczej pożegnanie. Odchodzisz? Wszyscy jesteśmy żywi tylko dlatego, że działa klątwa. Aha. Ale jest coś, co muszę zrobić przed tym, jak odejdę. A to jest podpalenie tej posiadłości. Ale dlaczego? Nie możesz tego zrobić. Te wszystkie wspomnienia, jakie tu miałam. To miejsce nie może istnieć. Ktoś mógłby je znaleźć i kontynuować pracę twojego ojca. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta tragedia wydarzyła się po raz kolejny. Tego chciała mama? Dobrze. Jeżeli to tego chciała, więc to zróbmy to. Panienko. Wszystko w porządku, Maria. Nawet jeśli domu już nie będzie, moje wspomnienia
tatą i mamą nie odejdą. Panienko. Dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą muszę cię zapytać, Aja. Nie zapominaj o ludziach, którzy zostali tutaj poświęceni. Nikt z nas nie miał żadnych bliskich. Nikt o nas nie pamiętał, nikt nas nie szukał. Nikt nie wiedział, że istnieliśmy. Tak jakby nasze istnienie zostało wymazane z tego świata. Ale żyliśmy. Nie chcę, żebyś o tym zapomniała. Chcę, żebyś trzymała ten dowód w swoim sercu, że tutaj byliśmy. Tyle możesz dla nas zrobić. Dobrze, nie zapomnę. Dziękuję. Więc to jest pożegnanie. Wow, szybko. Żegnaj, Aja. Uśmiechaj się jak najczęściej. Teraz idź. Żegnaj. Charm of Happiness. I wydaje mi się, że to jest Good End? Tak wygląda przynajmniej. Więc jesteśmy już teraz tylko we dwie. Śnieżka. O, tak, doprawdy. Co teraz zrobimy? Nie wiem. Musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mieszkać. Nie możemy mieszkać same. Maria, pójdziesz ze mną? Oczywiście. Tyle dla mnie zrobiłaś, panienko. Czas, żebym pomogła ja tobie. Cokolwiek nas czeka, będę cię chronić. Dziękuję. Chodźmy. Jesteś pewna? Nie chcesz popatrzeć, aż to się spali do końca? Tak, wszystko w porządku. Ojcze, mamo, żegnajcie. Zastanawiam się, gdzie poszedł ten pan w czarnym. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Jestem pewna, że wszystko u niego gra. Jest takim tajemniczym panem. Chodź, Śnieżko. Książka? Panienko? O co chodzi? Nic, chodźmy. Panienka jest bardzo twarda. Nawet pomimo tych takich ciężkich przeżyć, nawet nie uroniła łzy. Z panienką obok mnie czuję, że mogę przezwyciężyć wszystko. Jednakże... czuję się jakoś tak dziwnie. Doktorze? Ludzie to takie głupie stworzenia. Widziałem tyle głupich ludzi. Ale ty jesteś najgłupszym z nich wszystkich. Człowiek, który oszalał z jakiegoś pragnienia, jest gorszy od jakiegokolwiek demona. Ale i tak uwielbiam takich głupich ludzi. Chodź ze mną. Jeżeli ze mną pójdziesz, możesz odszukać wnętrze swojego serca, wyeksplorować cokolwiek. Nareszcie jestem. Słyszałam o tym miejscu.
Drewis Clinic, klinika Drewis. Klinika? Tak, to musi być tutaj. Tutaj jest... To jest dom pośrodku niczego. Chyba nikt w ogóle... nie zauważa, że stoi tutaj taka klinika. Dzień dobry. O, pacjent! Witam. Jest taka piękna. Ale czy ona jest doktorem? O co chodzi? Cóż... Od urodzenia jestem dosyć słabowita? Słaba? Cokolwiek? Zwykle u mojego lokalnego doktora badam się rutynowo, ale jak mogę to powiedzieć, ale moja rodzina nie ma zbyt dużo pieniędzy, więc doktor mi odmówił, dlatego tutaj przyszłam. Słyszałam, że badacie ludzi za darmo. Tak, nie prosimy o żadne pieniądze od naszych pacjentów. Nie martw się. Naprawdę? Nie mam żadnych, więc... Naprawdę? Możecie mnie zbadać? Oczywiście. Dziękuję. Jak się nazywasz? Jen. Jen Rooney. Jen. Wspaniałe imię. Jestem Aya Drewis. Miło mi cię poznać, Jen. Tak, mi ciebie też. O, to nie brzmi dobrze. Powinniśmy cię od razu zbadać. Chodź, wejdź do środka. Dla kogoś, kto nie jest zbyt zdrowy, przejść taki kawał drogi, to było trudne, prawda? Spotkałam miłą, starszą kobietę w drodze tutaj i pomogła mi tutaj dotrzeć. To było takie miłe z jej strony. Tak, tutaj są bardzo mili ludzie. Tak jak ty, doktor Drewis. Naprawdę, tak sądzisz? Zaczynajmy. Kładź się. Jestem taka znerwicowana. Boję się. Słyszę konie. Nie brzmią, jakby były daleko stąd. Czy są z tyłu? Nie ruszaj się, kiedy będę nakładać znieczulenie. Dobrze. Masz takie piękne oczy, wiesz? O! Takie piękne. Można się w nich zgubić. Nikt wcześniej mi czegoś takiego nie mówił. Dziękuję. Jesteś nerwowa, prawda? Nic się nie stało. Rozluźnij się. Doktorze. Możesz mnie uleczyć, doktorze? Oczywiście. Już nigdy więcej nie będziesz cierpieć. Nie martw się. Teraz zaśnij. Doprawdy panienka jest taka jak ty. Twoja krew płynie w jej żyłach. Doktorze. To naprawdę jest good end? Nie sądzę. Dobra, mamy ending. Jeszcze jestem w sumie trochę ciekawy, co by się stało, jakbyśmy nie pomogli Marii. To jest jeszcze moja rozkmina. Jest 50 minut nagrania. Sporo. Ale właśnie, ja bym z ciekawości sobie właśnie sprawdził, co będzie się działo. I tak jak wam mówię, to jest test. Dzisiaj to nagranie to jest test i patrzę się tam zamiast tam, gdzie powinienem. O, tak to zrobię. To jest wszystko test. Dzisiaj czy to tło działa i tak dalej. Wiem, że w przyszłości jak będę chciał nagrywać sobie bez tła jakiekolwiek filmy, no to będę musiał jednak sobie załatwić kabelek, żeby sobie podpiąć do komputera kamerę, żeby nie robić tak, że muszę oddzielnie nagrywać, włączać sobie minutnik, żeby włączyć jeszcze raz nagranie i tak dalej, bo to jest ciężkie, to jest upierdliwe, potem trzeba to sklejać bez sensu. Postaram się to załatwić, ciekawe ile mnie to wyniesie, podejrzewam, że taka pierdoła niby, a będzie trochę kosztować. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie, to jest to tyle, jeśli chodzi o ten Let's Play, jeśli chodzi o tą serię. Kolejna seria, wiecie jaka będzie, prawdopodobnie wiecie, możecie sobie na ankietę spojrzeć. Ale ja bym chciał tak podsumować. Pamiętam, że dosyć podobna... Oj, dobra. Dosyć
podobna, no i odłożyła na następną lalkę na półkę. Obiecałyśmy, że nigdy nie zapomnimy. Żebym nie mogła zapomnieć? The promise. No, takie paluszki, super. Dobra, ale Aja stała się tak jak starszy jej. Cudnie. Znaczy, to nie jest jakkolwiek cudne, to jest straszne. Co? No i jeśli chodzi o nawiązanie do pierwowzoru. Pierwowzór był spoko i ta wersja też jest fajna. Tak, naprawdę mi się podoba to, co tutaj zostało zrobione, więc przyjemnie. Jakkolwiek było to przyjemne, ale przerażające, szczerze mówiąc. Rozgrywka była fajna, nie było trudności ze znalezieniem gemów, więc też się cieszę, że nie trzeba z poradnikiem siedzieć. I tak overall, jak miałbym ocenić grę, cieszę się. Cieszę się, że żeśmy to ograli i naprawdę fajnie wydaje mi się to wyszło. Ja sobie delikatny poligon testowy dzisiaj zrobiłem, ale no, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś złe bardzo. No i cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo no, fajnie było. Fajnie się grało. To jest taka bardzo lakoniczna ocena, ale ja wszedłem do tej gry po dłuższym czasie i nie pamiętam aż tak, co tu się działo. Pamiętam, że przyjemnie mi się grało. I nie miałem jakichś dużych zastrzeżeń, poza tym, że czasami ciężko było się rozeznać, co gdzie. Ale to może ja, może to też wynikało z tego, że ja miałem długie przerwy w tej grze. Może tak było. Może faktycznie, może to o to chodziło. Ale tak, to naprawdę było przyjemnie i ja się cieszę, żeśmy to ograli, bo było fajnie. Także cóż, nagrywam wam jeszcze, co się dzieje, jak tej Marii nie pomożemy, nie wykonamy tego questa, no bo wtedy ona nam nie pomoże i ending będzie pewnie inny. Więc ja teraz wczytam grę i zobaczymy, przekonamy się, co będzie się działo dalej. Więc chwileczkę. Okej, tam mieliśmy podsumowanie wcześniej. Zapomniałem się włączyć. No i widzicie, to jest właśnie ten problem z włączaniem kamery, wyłączaniem, niezależnie od nagrania, że tu muszę myśleć i tu muszę myśleć, więc to trzeba być jakoś zmienić. Ale widzieliście podsumowanie i widzieliście teraz, że jakiś blood mode został odblokowany, cokolwiek to znaczy. EF mode unlocked. Cokolwiek to znaczy. Prawdopodobnie jakieś wyjaśnienia zostaną wrzucone. O, jeszcze jest jakieś coś, dobra. Prawdopodobnie jakieś wyjaśnienia zostaną wrzucone, co to jest, nie? Żebyśmy wiedzieli. Jest... ogr. O, zrobiłeś tutaj straszny bałagan. Więc? Rozeznałeś się w tym laboratorium już lepiej? Ho? O, matko, no to creepy dosyć. Ta dziewczyna. Więc nadal chciałeś mieć dla siebie swoją córkę. Dorosła forma. Tak, oczywiście. Może wejść do mojego świata również. Czekam na jej narodziny. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz mógł pokazać tej dziewczynie jej prawdziwy świat. Zawsze będziemy razem. Moja kochana Aja. Well, shit. Familiar face. On sobie stworzył kopię, czy to po prostu wszystko to, co widzimy, to jest jakby... wszystko to, co widzimy... W sensie z perspektywy AI, to tak naprawdę to, że ona w tym kontenerze jest. Chyba nie. Znaczy tak mi się wydaje. No nie wiem, w każdym razie tak. Wczytujemy tu? Czy to było tu? Outside Secret Room, to chyba tu. Dobra, zobaczymy. I tu mamy pomóc albo nie pomóc, tak? Dobra, teraz mamy quest, żeby pomóc Marii, ale ja nie zrobię tego, ja po prostu pójdę dalej. I'm gonna get it. Ok.
Okej, tutaj. Ale ja nie chcę. Kurde. No nie, jak się wrócę, to teraz mnie rozpierdzieli. Help Maria, ignore Maria and leave. Teraz zrobimy tak. Ja myślałem, że się nie da, ale jednak się da tak zrobić. Dobra. I spierdzielamy. Ciekawe, jaki będzie ending, nie? Bo ona się teraz wykrwawi, czyli jej nie będzie fizycznie. Okej, chyba tutaj będzie główna zmiana, nie? Jak nie ma Marii. Nie martw się, ojciec i jaja na zawsze będą razem. Spoczywaj w spokoju, kocham cię. Aja, twoja nowa sukienka wygląda cudownie. Tak. Super. Czas spać. To fajnie. Dobrej nocy, Aja. Badend 2. Beauty Preserved. No. Także to jest drugi badend. No dobra. Słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko ogarnąłem. Jeszcze zastanawiam się, czy jakbym nie zebrał wszystkich gemów, to by było inaczej. Chociaż wydaje mi się, że po prostu nie byłyby pewne opcje odblokowane. To znaczy niektóre endingi. No dobra. Podsumowałem mniej więcej, że mi się podobało. Fajna gierka i fajny remake. Remake, no. Więcej animacji. Ładniej ta gra wygląda przede wszystkim, aczkolwiek oryginał też nie był zły. Naprawdę dobrze się w niego grało, było wszystko w porządku. Więc cóż, na Steamie możecie ją dorwać. Pod pierwszym odcinkiem jest chyba link, albo nie, nie jestem pewien, ale na Steamie możecie dorwać tę grę. Jak Mad Father wpiszecie, na Steamie będzie. Polecam. Całkiem nawet fajna makerówka. Taka na odprężenie. Trochę wróciliśmy do czasów zamierzchłych, jak jeszcze wcześniej było, jak jeszcze się te makerówki nagrywało inaczej, nie? Były takie ery w dziejach kanału. Nie wiem, czy teraz się nowa era w dziejach kanału zaczyna, ale wiem, że to była jeszcze era przed tą erą, co jest teraz. Albo przed tą erą, bo jak była kiedyś era i później była jeszcze jakaś era, co była niedawno i że teraz jest nowa era, to ta wcześniej. W sensie nie ta, co... To kiedyś. To już się zameandrowałem. Dobra. Tak jak wam mówię, zobaczymy, jak będzie z tym nagraniem, jeśli chodzi o jakość. Znaczy, jakość będzie dobra, tylko jeśli chodzi o czy to tło będzie tak zrobione, czy inaczej. Ja muszę potestować, a najlepiej się na żywym organizmie testuję. W najgorszym wypadku wrócimy do tego, co było wcześniej. Z drugiej strony, żeby teraz nagrać odcinek i rozstawiać te lampy, tło, wszystko tutaj robić, sporo to roboty z tym, więc zobaczymy, jak to będzie, czy będziemy z tego korzystać, czy nie. Z tłem też nie było źle, więc może i będziemy to tak nagrywać. No bo ciężko tutaj żyć i funkcjonować w tym środowisku tutaj i mieć cały czas rozłożone graty do nagrywania, bo a to ktoś trąci, a to coś spadnie, nie, tak lepiej nie. Więc cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak mówię, jak się pojawią jakieś nowe rewelacje, to wam dam znać. Póki co, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.